Cześć, nazywam się Piotrek Trybalski, prowadzę bloga Fotograf w Podróży i zapraszam Was do mojego nowego programu na platformie YouTube zatytułowanego Pogotowie Lightroom. Nazwa sugeruje, że będę ratował Wasze zdjęcia i rzeczywiście trochę jest w tym prawdy. Będę je ratował, a dokładniej, żeby być precyzyjnym, chcę Wam pokazać, w jaki sposób ja obrobiłbym, wyedytowałbym Wasze zdjęcia. Te zdjęcia, które do mnie będziecie wysyłać. Prowadzę warsztaty z edycji zdjęć w Lightroomie i na warsztatach bardzo często pojawiają się osoby, które całkiem nieźle radzą sobie z narzędziami Lightrooma, potrafią tymi suwaczkami w magiczny sposób wyczarować coś na zdjęciu, ale brakuje im wizji, nie mają pomysłu na zdjęcie, nie wiedzą, jak to zdjęcie finalnie miałoby wyglądać. To są pytania, które zadają. Jak to zdjęcie wyedytować? I to jest właśnie program dla Was, dla takich osób. Ja będę edytował Wasze zdjęcia, a Wy zobaczycie, czy ta edycja się podoba. Ewentualnie macie własną wizję edycji, a chcielibyście ją zderzyć z moją wizją edycji i porównać, która edycja będzie lepsza, więc to trochę będą takie zawody w edycji zdjęć w Lightroomie. Zasada udziału w programie jest bardzo prosta. Na stronie fotografpodróży.pl/pogotowie macie instrukcję, jak wysłać do mnie zdjęcia. Jedno zdjęcie, ja te zdjęcia będę oglądał, oceniał i wybierał te, które z mojego punktu widzenia najfajniej pokazują możliwości programu i wizję fotografa. I to jest kluczowa sprawa. Nie zapominajcie o tym, że ten program będzie o edycjach, które są bardzo, bardzo mocne. Edycjach, które bardzo mocno ingerują w obraz fotograficzny. Nie będziemy robić fotomontaży, ale będziemy bardzo mocno malować światłem i pokazywać, co z pliku RAW w Adobe Lightroomie można wyjąć i co pokazać, jak zdjęcie takie fine artowe może wyglądać. Nie przedłużajmy, bierzmy się do roboty. Zdjęcie przysłał Przemek, a w gruncie rzeczy nawet nie przysłał, bo zdjęcie wykonał w czasie pleneru fotograficznego w szeroko pojętym podhalu, który prowadziłem jesienią. Zdjęcie z wysokiego wierchu, z widokiem na Tatry, kawałek Słowacji. Fajne ujęcie późnym popołudniem z niskim, ciepłym światłem, dosyć mocnym światłem, zresztą to widać na tym zdjęciu. Mimo to, że nie jest kontrastowe, ale właśnie w ten sposób powinno się naświetlać rawy na potrzeby dalszej edycji w Lightroomie czy też w Photoshopie. To zdjęcie zostało naświetlone, jak to mówię, na miękko dosyć, czyli nie ma mocnych kontrastów, nie ma czerni bardzo ciemnych, jest trochę światła, nawet bardzo dużo światła w tej części tutaj, górnej części kadru, tego światła jest bardzo dużo, ale sądząc po histogramie są tam szczegóły, a jak się już pokusimy i sprawdzimy suwaczkiem ekspozycji, no to tych szczegółów jest wystarczająco dużo, żeby można było na tym zdjęciu popracować. Co jeszcze? Zdjęcie będzie wyedytowane na dwa sposoby. Pierwszy w kolorze, drugi w palecie czarno-białej. Przemek do końca nie miał pomysłu, jak takie zdjęcie można wyedytować. Ja spróbuję zrobić tutaj edycję taką mocną. No tak, to będzie edycja mocna. To będzie edycja, w której rzeczywiście wykorzysta się potencjał Lightrooma, w którym rzeczywiście stworzy się pewien rodzaj obrazu w oparciu o elementy, które są zarejestrowane na matrycy aparatu i zostały zarejestrowane i zostały zapisane w postaci RAW-a. Ja oczywiście nie będę tej edycji pokazywał krok po kroku z tego względu, że to jest program nie tutorialowy, to nie jest program o tym, jak edytować zdjęcie. Jeżeli ktoś ma ochotę poznać moją wiedzę na temat edycji zdjęć w Lightroomie, zapraszam do mnie na warsztaty. Na dole pod tym filmem jest link odpowiedni i w czasie tych warsztatów opowiadam bardzo dokładnie, jak takie zdjęcia edytować. To, co chcę dzisiaj Wam pokazać i to, co w ogóle w programie Pogotowie Lightroom będę pokazywał, to przede wszystkim, jak myśleć o zdjęciu, w jakim kierunku edycja powinna pójść i jaki powinien być jej efekt końcowy, tak żeby pokazać i potencjał miejsca, i potencjał fotografa i w odpowiedni sposób wykorzystać to, co nasz aparat fotograficzny nam w pliku RAW zapisał.
No i mamy efekt finalny w postaci wyedytowanego zdjęcia. Wrzucę to na pełny ekran, żeby można było lepiej zobaczyć. Poszliśmy w bardzo ciepłe barwy tutaj w obszarze słońca, gór, chmur, fajnie wyszły nam pasma, ta pasmowość jest kluczem do tej fotografii. Odzyskaliśmy troszeczkę z tego ciepłego światła zielenie łąk, które tutaj gdzieś się kładą na środkowym planie. No i mocniej zaakcentowaliśmy tę linię tutaj traw, żółtych traw, suchych traw, które w słońcu pięknie sobie tutaj lśnią, tworząc nam taki dół, zamknięcie kadru. No i oczywiście tutaj też te krzaczki troszeczkę wylśniliśmy, tak żeby to jeszcze mocniej wyglądało, niż to wyglądało w rzeczywistości. Po to, żeby porównać te dwa zdjęcia, klikamy sobie Y. O, i teraz widzimy, jak to wyglądało before and after, czyli przed edycją i po edycji. No a teraz możemy przystąpić do edycji czarno-białej, zobaczyć, czy w tym zdjęciu także tkwi potencjał na fotografię, kompozycję czarno-białą. Mamy efekt czarno-biały. Taka jest moja wizja tej sceny sfotografowanej z wysokiego wierchu w Pieninach Słowackich. Dramatyczne, tak, bardziej dramatyczne. To zdesaturowanie, przejście w paletę kolorów czarno-białych sprawiło, że zdjęcie zyskało zupełnie innego wymiaru. Czy jest lepsze od wersji kolorowej, czy jest gorsze, to każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na tak zadane pytanie. My sobie możemy porównać w tym momencie, że o, tak to wyglądało w wersji kolorowej. Jest oczywiście bardzo, bardzo jaskrawie, wręcz ciepłe barwy. Tak wyglądało zdjęcie, czy też wygląda zdjęcie w wersji czarno-białej, a w before and after, czyli jak to wyglądało na samym początku, to możemy podglądnąć tutaj. No jak widać, dosyć dramatycznie różnią się te dwie fotografie. Ciekaw jestem waszych opinii. Co myślicie o tej edycji? Czy wam się podoba? Czy podoba wam się formuła tego programu? Zachęcam was do dyskusji, do wyrażenia opinii tu na dole pod filmem. Zachęcam was do przysyłania do mnie zdjęć, po to, żebym mógł edytować kolejne zdjęcia i pokazać wam własną wizję. I tyle. Kolejny odcinek już niedługo. Zobaczymy, jak dużo zdjęć się pojawi. A tymczasem zapraszam was tutaj do kliknięcia. O, tu. Tu kliknięcia subskrybuj i zasubskrybowania mojego kanału, bo oczywiście im będzie więcej widzów, tym będę miał większą motywację, będzie mi się bardziej chciało, a wy z tego, mam nadzieję, bardziej skorzystacie. No to jest tyle i widzimy się w kolejnym odcinku.